Cześć Dania, z tej strony Asgot.pl. Dzisiaj sobie zrobimy trening, który możecie zrobić tylko z jedną hantlą. Ta hantla, którą akurat tutaj mam i którą wykonałem ten trening, ma 8 kg. Teraz Wy możecie mieć hantlę 5 kg, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, taką hantlę jaką chcecie. Co lepsze, możecie zmieniać ciężar w tych hantlach. Jeżeli chcecie konkretnie zrobić trening z jedną hantlą, ale z różnym ciężarem, na poszczególne ćwiczenia, jak najbardziej możecie to zrobić, bo już tłumaczę, o co chodzi w tym całym treningu. Więc cały trening ma 6 ćwiczeń. Każde ćwiczenie chcemy wykonać w przedziale powtórzeń od 10 do 20. Z tym, że czasami mamy ćwiczenia, w których robimy coś na stronę, na przykład jedna strona pracuje i później druga strona pracuje, no to tutaj chcemy dopilnować, aby każda strona miała przynajmniej 10 powtórzeń. Teraz pamiętajcie, może być po 12 powtórzeń, po 13, po 14 lub po 20 powtórzeń na stronę. Wszystko zależy od tego, ile macie siły i jakim ciężarem hantlę macie. Ja mam akurat tutaj hantlę 8 kg, więc ja muszę zrobić 20 powtórzeń na każdą stronę. Wy możecie mieć hantlę 10 kg lub możecie mieć też 8 kg, ale Wam starczy 10 powtórzeń. Nie ma problemu, staramy się dojść blisko upadku mięśniowego lub zrobić te 20 powtórzeń. Gwarantuję Wam, jak zrobicie te 20 powtórzeń, troszeczkę się zmęczycie. Teraz ten trening jest bardzo intensywny, ponieważ wykonujemy każde ćwiczenie po kolei. Robimy taki obwód. Pierwsze ćwiczenie, drugie ćwiczenie, trzecie ćwiczenie, czwarte ćwiczenie, piąte ćwiczenie, aż szóste ćwiczenie i mamy cały obwód. Więc między ćwiczeniami przerwa zależy od Was. Możecie przejść od razu do ćwiczenia, czego nie sugeruję, bo prawdopodobnie nie dacie rady, więc dajcie sobie przynajmniej takie 10 porządnych oddechów lub 30 sekund przerwy. Jeżeli potrzebujecie odpocząć dłużej, nie ma problemu, odpocznijcie sobie nawet 2 minuty i dopiero wtedy przejdźcie do następnego ćwiczenia. Jeżeli chodzi o przerwę między obwodami, no to właśnie sugeruję Wam te minimum 2 minuty, żeby troszeczkę odpocząć, poddychać, żeby znowu optymalnie wykonać całą serię, a nie na pół gwizdka. Też ten trening nie jest stricte podbudowanie masy mięśniowej ze względu na jego intensywność i na ciężar, który prawdopodobnie zrobicie, bo dosyć lekki, z dużą ilością powtórzeń. Aczkolwiek nie jest wykluczone, że ten trening może zastymulować te mięśnie do wzrostu. Więc można powiedzieć, że to jest trening na spalanie tłuszczu i budowanie masy mięśniowej naraz. Aczkolwiek no, ten trening to może być taka mała prowizorka lub jakaś odskocznia na wypadek, gdy macie tylko jedną hantlę i chcecie zrobić porządny trening. I uwierzcie mi, jeżeli wykonacie całe 6 ćwiczeń i zrobicie tego 3 do 5 obwodów, będziecie mieli dosyć. Dobra, koniec mojego gadania. Wiecie już wszystko na temat tego treningu. Zobaczcie, jak wyglądają ćwiczenia i do roboty.
Dobra, słuchajcie, to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że trening się podoba. Jeżeli chcecie więcej takich treningów, więcej takich wskazówek, no wiadomo, piszcie w komentarzach, dawajcie mi sugestie, jakie filmiki chcecie zobaczyć na tym kanale. Oczywiście łapki w górę i subskrypcje, jeżeli jesteście tutaj nowi. Oczywiście też zapraszam do jakby obserwowania social media, bo tam są różne rzeczy za kulisami. Trzymajcie się i do zobaczenia.